Szczęść Boże, cześć. Króciutko, odnośnie do tej dzisiejszej Ewangelii. Jest ona oczywiście bardzo piękna, jak każda Ewangelia, ale zarazem bardzo trudna. I w związku z tym, że ja osobiście sobie z jej treścią nie radzę, dlatego chcę się z Wami nią podzielić. Pan Jezus mówi, że kto chce znaleźć swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. My oczywiście na pierwszy rzut ucha to pewnie rozumiemy to zdanie jako oddawanie swojego życia za Chrystusa w znaczeniu pewnego męczeństwa, ale tutaj tak naprawdę chodzi o codzienność. Na ile ja jestem gotów tracić swoje życie ze względu na Pana Jezusa, dlatego że szczególnie dzisiaj, tak mi się wydaje, życie chrześcijanina to jest tak naprawdę takie marnowanie czasu. Marnowanie czasu na modlitwę, marnowanie czasu na miłość, marnowanie czasu na bycie konsekwentnym w swoich wyborach, marnowanie czasu na realizowanie swojego powołania. No bo tak naprawdę zobaczmy, świat będzie nam mówił zupełnie co innego. Będzie nam mówił o realizacji siebie, o poczuciu szczęścia, o tym, że trzeba ciągle być na fali, o tym, że można tak naprawdę w jakiejś źle pojętej wolności zmieniać tak swoje wybory życiowe, że trzeba żyć w zgodzie z sobą. I Ewangelia wtedy jest przedstawiana tak naprawdę jako opozycja do w ogóle życia w szczęściu, życia w wolności. Dalej Pan Jezus mówi o przyjmowaniu różnych osób w swoim życiu takimi, jacy oni są, i wtedy otrzyma się ich nagrodę. Czyli przyjmuj Jezusa tak, jak się przyjmuje Jezusa. Przyjmuj proroka tak, jak się przyjmuje proroka. Przyjmuj sprawiedliwego tak, jak przyjmuje się sprawiedliwego. Otrzymasz ich nagrodę. Co to znaczy? Kim jest Pan Jezus? Pan Jezus jest Zbawicielem świata. Jest Chrystusem, czyli namaszczonym. Czyli przyjmij Jezusa jako swojego Zbawiciela, jako tego, który może dać Tobie prawdziwą wolność. Przyjmij proroka, czyli przyjmij te wszystkie osoby, które prorokują, które mogą Tobie pomóc zobaczyć Twoje życie w prawdzie. I nie bój się tej prawdy. Ta prawda, ona Ciebie wyzwoli. Przyjmij sprawiedliwego. Co to znaczy sprawiedliwego? Tego, który powie Tobie, gdzie też popełniasz jakieś błędy w swoim życiu, ale gdzie także odnosisz sukces, gdzie jest dobre myślenie, gdzie jest złe. Chodzi o kogoś, kto pomoże Tobie oddzielić ziarno od plew. Oczywiście nie chodzi tutaj o jakąś utratę wolności, że to inni mają mi mówić, tak, jak ja mam żyć i co ja mam robić, ale chodzi o to, żeby to były zawsze wybory podejmowane w prawdzie, żeby to nie były wybory podejmowane pod wpływem chwili, pod wpływem jakiegoś albo lepszego, albo gorszego samopoczucia. Najbardziej mnie w tej dzisiejszej Ewangelii zastanawia obraz tego kubka wody, który ma zostać podany do picia temu, kto jest uczniem, dlatego właśnie, że jest uczniem, to znaczy uczniem Pana Jezusa. Kubek wody, czyli obraz zaspokojenia pragnień. Czyli można powiedzieć, że ja jestem dla człowieka jakiegoś, kimś, kto może zaspokoić jego pragnienia. Rzecz w tym, żebym nie pomylił kubków, ani nie pomylił napojów, ani nie pomylił tego człowieka z kimś innym. Czyli on przychodzi do mnie jako uczeń, jako ten, który chce się czegoś nauczyć, komu ja mam w tym procesie uczenia pomóc. I mam mu podać wodę, nie piwo, nie wódkę, nie kawę, ale wodę, czyli coś, co rzeczywiście będzie w stanie zgasić jego pragnienie. Co ja mam drugiemu człowiekowi do powiedzenia? Co ja mam mu do dania? Na pewno swoją obecność, na pewno także jakiś swój punkt widzenia, który także pozwoli mu rzeczywiście żyć. Ale także w związku z tym są osoby, które dla mnie mają przygotowany analogiczny kubek wody. Gdzie oni są? I tutaj odpowiedź. Każdy musi sobie znaleźć sam. I to będzie chyba wszystko na dzisiaj. Są jeszcze oczywiście inne zdania w tym fragmencie Ewangelii. Ja się skupiłem na tych. Życzę Wam wszystkiego dobrego i z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
prosząc po tym błogosławieństwie o to, żeby Pan Bóg dawał nam nieustannie tych, którzy będą dla nas obrazem zbawienia, którzy będą dawali nam proroctwa, którzy będą dla nas sprawiedliwi, którzy podadzą nam także kubek wody do picia, kubek zaspokojenia naszych prawdziwych pragnień. Wszystkiego dobrego, nie zapomnijcie zasubskrybować, zostawić łapkę w górę lub jakiegoś komentarza i także obejrzeć filmik dla dzieci do tej Ewangelii. Trzymajcie się, z Bogiem, pa!